Witam, jestem Blosz, to jest kolejny odcinek. Ja wciąż jestem chory, ale znowu dzisiaj czuję się na tyle dobrze, żeby nagrać z jeden odcinek. Więc macie tak trochę na bieżąco nagrywane, przynajmniej tym razem. Parci, ale zróbmy najpierw to. Zróbmy też to. Czy my nie mamy właśnie gdzieś tu przypadkiem dywizji? Dokładnie. Dobra, niech ona siedzi i się broni. I zbiera nam expa. O, możemy coś dodać, zmienić. Zróbmy to. Tańszy support. No dajecie jeszcze. Kurde, weszła kolejna. Dobra, myślałem, że się uda. No ci górale to mogą się długo pobronić. Tutaj byśmy szybko padli na otwartym terenie. Jak to. Jak oni się wykrwawiają, trzeba zobaczyć. Bardzo. Bardzo dobrze. Ojoj. Niedobrze przybili się tutaj. Jak tu wejdą, to jest kiepsko. To? Zrobili wolenie? Ale ci to zawsze pokrobił. Kolaborujący rząd. Ta wojna tak źle idzie, że kolaborować muszą. Dobra, stój i broń się tu. Okej. No chyba zaraz koniec wojny. Jak czuję. Ale wybroniliśmy naszych pozycji, dokładnie. To tu zaraz poślemy jeszcze. Potem chyba zrobimy ten Frexit. Tak, żeby wiecie, było szybko, łatwo i good. Good w pełni. Karabiny nowsze też trzeba wymyśleć w sumie. To zaraz pewnie zrobimy. Co? Czemu tego nie mogę? Dobra, to wynajdźmy chociaż to. Tu? What? Halo, co to się stało? A, dzielny bohater wrócił, dobra, wysyłamy się znowu na front. To jest taka dywizja koksów, którzy jeżdżą po całym świecie i się naparzają. Powi Włosi. Ale własnego kraju pewnie nie będą mieli obronić. Ja wam mówię, tak będzie. Jak to do likes i dołączy? Aaaa. Mnie zastanawia, bo odwalili coś, co nigdy nie odwalali. Dużo dużych krajów się robi. No i to będzie armia nasza. Teraz trzeba pomyśleć, czy stać nas na czołg jakiś. Nie. Ale z mota może zrobimy jednego chociaż. Dostaniemy 500 ciężarówek. Naszykujmy dwa z moty. Dajmy im... Artę na pewno. Jednego tego. 15. Żeby 100 zostało na pewno na tego, na szybsze zbadanie kolejnej odkrynki. Weźmiemy wszystkich tych rycerzy tutaj. Damy im też inny kolorek. Tego mógłbym wrzucić, ale... Uuu, on jest dostępny teraz!
To jest zarąbiste. To jest super. Dajmy ją. Księżulek, ty się nawalczysz kiedyś jeszcze. Dobra, wy do stolicy pilnować porządku. O. Trochę późno, ale dotarli. Kurde, republikanie, chodźcie tu pomóc. Ja na ich miejscu to bym już dawno się tu wycofał i na tej rzece się bronił. Tutaj, tak. Tutaj jakoś. Ale po co? Dobra, jak wy tutaj się obstawiacie, to ja cofnę się tutaj. Bo tu chciałbym tak przyatakować ich. Trzeba ich spowalniać po prostu, walczyć ile się da. Moje, wygrać tego się nie wygra. Ale nam zależy na konkretnej rzeczy. Dobra, Arta. U, oni pancerniaków mają. Jakby ci wszyscy się w Imperium bawili uczciwie, że tak się zaśmieje, to by było ciekawie. Ej, te helikoptery to jest coś nowego, tego nie było. To jest nowa technologia, jak teraz zauważyłem. Dobra, tu nic nie zmieni, dobra. Tu też nie zmieni... Ale też sobie dodali coś nowego. To jest coś pozmieniane. Ta. Kurde, dodali nowoczesne. Ej, podoba mi się to. Dodali tą nowoczesność. My chyba w to pójdziemy. Ja chciał kasy naparzać. To jest tak naprawdę kasy, to jest jedyne co ma sens u nas. Mi się wydaje, czy... Tak, Republika walczy! Aha, wszystkich zaatakowali. Well... Żeby ten Rotterdam szybko padł. I wy też zaatakowaliście ich. O Boże. To już jest niepokojące. A wy po prostu, rozumiem. No jest to dziebko niepokojące. Dobra, pomóżmy tutaj. Ci, czy wy serio przegracie nawet wygrywają? Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, niech nasi zostaną. I teraz tu. Okej, dobra. Wydaje mi się, że już jest wszystko rozstrzygnięte. Dajcie chwilę. Wydaje mi się, że będzie ciekawie. Dobra, to możemy robić od razu.
rycerzy i motoryzację. Właśnie ile tych ciężarówek dostaniemy? 500, doskonale. No dobra, chodźmy tutaj. Polepszmy im sytuację na chwilę. Myślałem szczerze, że pomogą. Ale widzę, że nie chcą. Dobra, ziomki. Wiecie, co zrobię? Wycofam od was ochotników. Wam potem podeślę. Dobra. Wy jeszcze nie możecie. Dobra, dajcie wypance, żebyśmy mieli wynalezione. Jak oni i ci się zgadali? Że bardzo mnie przeraża, że ci się wbijają. Oni już tak wbili, ja pierdolę. To będzie bolało bardzo. No Imperium to już upada. Ona chyba jest najbardziej ogarnięta z tych wszystkich Imperatorów. Mi się wydaje, czy wy... Tak, wy walczycie z tymi. Ja bym zaatakował Ententę, ale Ententa, no właśnie, to jest... Nie, zaraz. To nie jest ten sam pakt. It's free real estate. No dobra, ale dojdźmy drzewkiem do końca. Prawda, teraz jest dobrze, bo nie ma ich na granicy. Ale my nie jesteśmy w ogóle gotowi na wojnę. Dobra, 10 dni zostało. To wrzucimy. Trzeba też samoloty zacząć robić. Jakikolwiek czołg. Dobra, republikanie, chodźcie. My was lubimy. I my wam wyślemy pomoc. Dwie dywizje już można. Dobra, to ciebie wyślemy tutaj. I ciebie wyślemy tutaj. A ty tym razem zostajesz, Białasie. Dobra. A, jedną piechotę można jeszcze machnąć. Serio się o wyspę wykrwawiacie? Ziomek, jak potrzebujesz wsparcia, serio, mogę pomóc ci. Okej, nie, to nie. Jakby nie my się wykrwawiamy w tym momencie. System dróg będzie trzeba poprawić tutaj, 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 tutaj i tutaj. Dotarły też nasze piękne dywizje. Od razu weźmiemy je tutaj, wyślemy. Śmieszna rzecz, walczymy teraz w sumie przeciwko gościom, którym przed chwilą pomagaliśmy. No ale to już nikt się zmienił. Coś jak z Polską w II wojnie światowej. A raczej sojusznikami Polski. Zmieniamy się. Dość szybko. Dobra, dorzućmy sygnalizacyjną.
Potem tu dorzucimy dla tych 24 sygnalizacyjną. I dla zmotów też. O, ładnie puszujemy. Przyszli tym razem, pomogli. No, pomóżcie, pomóżcie. Będzie jeden front zamknięty. Dobrze. Niedobrze. A wy jesteście w tym pakcie razem z nimi. Doskonale. A nie, wy nie jesteście we... A prawo przy marszu macie, spoko. Może być. Albo inaczej. Wychodź tutaj i z dwóch stron zaatakujecie. Serio, teraz zachorowałeś sobie, ziomek. Dobra, idziesz tutaj. On i tak musi wyzdrowieć. Albo przynajmniej tam będzie mniej problemu z tym, że jest chory, o tak. Oj, tam z mocy, że brakuje. Już daję z mocy. Już o czymś zapomniałem. Dobra. Niedługo będziemy o swoje walczyć w sumie. W końcu. O. Czym wy jeszcze walczycie? A, z tamtym. Coś ta wy zrobili, Herzland Republic. Mi się to bardzo, bardzo, bardzo nie podoba. Jeszcze z... Wy będziecie z nimi walczyć przez to, tak. Chyba. Bardzo mnie to niepokoi, że to powstało w ogóle, ale to ma zero dywizji póki co. Ile wy macie dywizji? Dużo? Wy macie za mało. Tu się ładnie podzielili, ale będą mieli teraz bóle o to. Wy... Czekajcie, czemu ja to widzę? Czemu ja to wszystko widzę? Czemu mi tu mgła wojny w ogóle spadła? Są rzeczy, których nie rozumiem. To jest jedna z tych. 500 ciężarówek, dobra. O nie, zostaw. Ty też tu wracaj. Dobra, no to Frexit. Tu mnie zapiszę jeszcze na szybko. Bo teraz będą najważniejsze decyzje pewnie. Ale warto je szybko teraz wykonać. A wy wciąż z tymi macie wojnę, serio? Ale tu rush idzie. No, zaraz koniec wojny. Ale czemu ja was widzę? Prawo przemarsz? Nie wiem. No tak czy jak, już skończyło się. No to przeraża. O, dobrze mówiłem, że oni tu mają, jeszcze tu mają tą prowincję, ja pierdziu. Ale przeraża mnie, że oni tutaj też są. Dobrze, że ci wygrali, to może będą chcieli odbić się mu na zachodzie.
Dobra, całkiem będzie chyba. Chyba. Gdzie jeszcze są wojny, trzeba zobaczyć. Poza tą naszą, wygrywają. No tutaj utknęło w martwym punkcie. Przez to, że to harmoniści, to ich wywala za chwilę, jak dołączą. Nie wiem, czy Kryśka teraz by nie była lepsza, żeby wygrała. Bo Kryśka, jak weźmie Chrysalis, nie tyle może wygra, ale jak ich zraszuje, to będzie good, good. Okej. Okay. Teraz mamy nasze poważne decyzje. Zacznijmy już to robić dla pewności. Nie wiem, czy powinniśmy zostać, wyjść. Jak wyjdziemy, to co? Zaatakują nas? Mogą chyba. Machnij w sumie na ten... O. Dobra, zobaczmy. Znaczy, ja bym został, zapiszę szybko. Ja bym został szczerze, ale zobaczmy, co się stanie, jak wyjdę. Okej, no, obstawili nam granicy i co, to tyle? A więc wojna, dobra. Dobra, tak myślałem, że nas zaatakują, więc wróćmy. Nie, i tak mówię, nie chcę wychodzić z tego sojuszu. Ja wolę zostać, bo dostajemy stabilności, której nam brakuje przede wszystkim. My tu gramy pod monarchię. To jest rzadkie, ale to robię. Więc już nie niszczymy tego, że już się zgodziłem monarchią. Ta monarchia jest super Rumunii. To są śmieszki walone, nie? Ja czekam teraz, aż tylko te dwie ekipy zaczną się lać. To jest wszystko, czego potrzebuję. Ej, ziomki, serio, może ja wam pomogę, co? Weź tam popraw te relacje, bo... Kurde, są beznadziejni w tym, co robią. Jak to Włosi. Dobra, to chcę. Dobra, myślę, że w tym odcinku to będzie chyba zaraz wszystko. Czekamy na ostatni evencik tak naprawdę. I zobaczymy, czy będzie nowe drzewko. Jak nie, to spróbujemy ścieżkę faszystowską. I zrobimy zakończenie B wtedy. Już jeszcze i tak nie, bo wojna i tak będzie, co nie? Ale można pokombinować zawsze, prawda? Prawda. Dobra, i co się stało? To finito? Koniec drzewka? Koniec drzewka. No dobra. To spróbujemy jeszcze ścieżkę faszystowską, bo dla mnie jest ciekawa, ale to już w kolejnym odcinku nie będzie to wszystko. I zrobimy taki wariant, może B, takie... No wiecie, bo teraz to co, zaatakujemy tych i już więcej nie zrobimy nic. A jak wyjdziemy z sojuszu, to i tak byśmy mieli przewalone. Więc postaramy się zrobić wariant faszystowski teraz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ejo, do następnego.